Witajcie moi mili, tu jest Unkel Jork. Dzisiaj w jakiś szopie na dzień dobry. Taką fajną szopa. Pójdźmy trochę do tyłu. O, tak wygląda z daleka. I jak widać już po na prawej stronie coś jest nie tak. Owszem, dzisiaj zaś coś nowego. I dzisiaj jest na początek, bo chyba zrobię to dwuczęściowy, ale na początek mamy odsłona Farminga, czyli Farming Simulator 2008. I o, tam już było coś widać. Dobra, i na początek w tym Farmingu dostajemy Fenda 716. I Fenda 936. Tu jest jakiś szyld do spychania. Nie wiem czego. Nie używam tego. Tu jest siewnik. Odważnik. Opryskiwacz. Pług. Czwórka. Tu są dwa kombajny. 8350 Fend. I do niego kosa. I drugi jest Fendt 5270C i też do niego kosa. Każdy stoi przed swoją kosą. Nie próbowałem, czy je idzie inaczej przepiąć, ale znając życie, to ta jest troszkę wąższą, ta jest troszkę szerszą. Tu jest jakoś ala obora, przyczepka. No i jakiś agregat uprawowy. No jak widać jest to bardzo kwadratowe. I powiem wam, w tym odsłonie Farminga nie było nic więcej. Oczywiście jakieś deko typu różne inne. Pokazywać tu za dużo też nic nie ma, bo są chyba no dwa punkty skupu. Włącz, wyłącz, nawet nie wiem, czy to idzie przełączyć. Szczerze wam powiem, nawet nie wiem, czy to idzie przełączyć. Bo przyciskam teraz wszystkie klawisze po kolei i nikaj się nic nie dzieje, więc chyba to jest no włącz wyłącz PDA, już nie pamiętam. Przyspieszenia w lataniu tu nie ma ani nic, więc zwykły. O, jeszcze jest trochę za głośno, no ale dobra, już nie będę tego ściszał. Nawet nie ma postaci w ciągniku, jak widać. Opony też, ten bieżnik, to jest wszystko takie kanciate, maski, no ale to było pierwsze wydanie Farminga przez Astrago. Tam też jest zasiane, także pola są chyba
zasiany. No i tu jest ono zbieranie, sprzedawanie, nabijanie kasy. 7000 euro na start. To małe pole. O! To tu nie jest, ale... Oj, ono jest kultywatorowane, więc idzie siać, bo sieje się od razu. Jak się jedzie, nie trzeba napełniać ani nic. To było takie pierwsze podejście. Dobra, spróbujmy, jak wyglądał. Kultywatorować tej kostki. A czy tu się dał? Tak, tu się o. No, opuścić i już się robiło pole. Takie pół przypuszczam, ktoś by tu zaorywał. Przejedźmy się o tu, aha, bo to jest kultywatorowane. Jak wyglądała słoma, nie ma ani sklepu, no jest kompletne. Trzeba było włączyć tempomat na dwójka, także widzicie, że nawet słomy nie ma, wylatuje, ale nie zostaje nic. Nie ma żadnego w ogóle. Żadnego, no, pokosu ani nic, nie idzie nic przełączyć. No, spod jedziemy. Pod przyczepa, czas tu też leci. Jak leci, nie znalazłem tu. O, animacja wysypowania była taką.
fajny, no nie będę go pokazywał. Chociażby jakieś światła były. O, coś świeciły, jakieś światła są. Jeszcze się no, przejedziemy na port, bo to jest jedno jedyne miejsce, w którym idzie sprzedać. Z tego co ja się to orientuję, także to jest tego. Jako do zarobianie pieniędzy, nic więcej. Nie ma światła, też są no jedne. Tu mamy nasz wyjazd z farmy, oryginalni. Tu jest droga i tu jest drogowskazy. Dorf, czyli wioska, Haven. Jest w zasadzie wszystko, co będzie do pokazania. Jeszcze no, animacja wysypowania. Jak widać, tamte jedno pole nie było zasiane, tu jest wszystko zasiane, jest wszystko tylko i wyłącznie pszenica. No, ale to był pierwszy farming i grało się w nim. Mapa też nie jest za wielką. Ciekawe czy mi się to, czy ja to umiał. No, tu nie idzie nic zrobić, póki nie spadnie przyczepa na ząb. Jest taką kamerę obrócona, więc dopiero po opadnięciu przyczepy kamera obrócić. Port, to jest port. Zajedziemy jeszcze może do miasta, to tam budynki widać, tyle jest miasta tutaj zrobionego. Auta jako AI nie ma nic. Wierzchni też tu nie ma, także sami na mapie się było samemu się pojeździć, robić co chciało. Jak się już nie miało ochoty, to już o całą mapę po prostu kultywatorem przejechać, bo jakbyście widzieli, nie trzeba nic przełączać. Wszystko kultywatorem przejechać, zasiąść, czyli po prostu zwykły takie. Najprościejszy, najzwyklejszy farming. Szkoda, że mi się tu noc zrobiła, ja chyba w ustawieniach to przedstawiam. Ale no nie ma nic więcej do wyglądania. Tyle tu jest miasta. No. Są trzy chałupy. Na krzyż. To wszystko tam jest. Pora wiatraków, jakieś maszty tu są. O, jadąc z tym, to się dojedzie niby do mostu, ale tam są tego zaczątki mostu. To jest wszystko, co tu na tej mapie jest. Także nie muszę sobie tam jechać, bo naprawdę nie ma co pokołzać. W pierwszym farmingu było no tyle. Dobrało, bo to był fakt. Ktoś jest zainteresowany, to może się poznajdować gdzieś na jakichś social mediach, na internetach, ile tego zostało sprzedane. A my się zrobimy krótką pauzę. To będzie. Czy była latarka? O, była latarka! Nawet. No, tu jest pora kostków, takich bolszych, typowo kwadratowych, wyciętych jak Minecrafty. Wszystko w kwadracie to też niby strukturka, ale płyta, no, tak jak od domu, no.
Jest niestety dzisiaj patrząc na to, to jest Minecraft, farmingowy Minecraft, ale wtedy to było coś. Także moi mili, ja się przeniosę do następnej odsłony farminga. Tam jest troszeczkę więcej do pokazania. U was to będzie sekunda. U mnie to będzie chwila dłużej. No się tu muszę jakaś dobra, bo tam jest chyba też tak samo wiata, więc nawet nie będzie to aż takie straszne. Dobra, to do usłyszenia za chwilkę. Dobra, kajmy są, tu my są. Powinno lecieć dalej. I on tylko jak sprawdzić, bo to mam na tym dopiero po nagraniu to mogę sprawdzić. Więc są my w tej chwili w następnej odsłonie farminga. Także jak padał wiata, jest ta sama, no nie ma już tych dekoracji. Tu mamy, jak się nie mylę, czas realny załączony. I tu mamy nasze cudo. Już jest marka Lizard, jak widać. Kombajn mały plus kosa do niego. To też jest Lizard traktor. Tu jest. O, taki są. Już troszeczkę mniej, ale też jeszcze kwadratowy kultywator. Tu jest siewnik. Tu jest pług. Też Lizard. Tu jest opryskiwacz. Monsun Tyron. Tu jest też ten shield. Odważnik. Też ta sama przyczepa. Tu już jest tanksztela. Raz, dwa, trzy, cztery zbiorniki. I one są oznaczone, w którym co jest. Czyli rzepak, jęczmień, kukurydza i pszenica. Tu już mamy cztery zboża. Tu są już punkty też. O, jak się wejdzie, to Anfragen zu Beginn bestellen in Fuhrpark Leitgliedern. Dobra, to jest o tym. Tu jest, witamy w Twoim gospodarstwie. Takie tamten i tu już jest. Tu już jest więcej, tu już idzie przyspieszenie. Tu idzie załączyć pracownika. Tu już jest sklep. Kapital 6000, gold. Tu są już maszyny. O, bo ja mam tutaj gold założony, ale nie mam dodatku. Także tu już było, jak widać, z Horsza. Są dodatkowe maszyny w goldzie. Horsz. Selbstfahrspritze. Tu już nie ma żadnej firmy, czyli to już będzie. Raczej pod Lizarda, Balenwagen, Zamel. To jest do kwadratowych, bo tu już jak widać idzie robić. Tu mamy nasz traktor, który posiadamy. Tu już są fendt, mit Frontlader. Tu są całe przyrządy do niego. 716, 936 Vario, 936 Vario Schwarz. Tu jest Lizard, tu już są kombajny Fenda. Tu są kosy. Maisflicker, tu jest Kleinkipper, to jest no. Przyczepy jeszcze były. O, Pottinger. Jest ten shield, to jest Lizard. Pottinger, pług. Pottinger. Siewniki Pottingera, tu jest Monsun Trion. 200, 500, tu jest 15 metrów, tu jest 6, tu jest Lizard, Pottinger, Fendt Pressa. To już są zwykły Gewicht, Fassgewicht.
Pottinger, tu już są kosiarki, przetrząsarka, zgrabiarka. Także tu już trochę sprzętu jest. No żeby ten sprzęt wam pokazać, to bych zaś musiał zrobić przerwa. Wyłączyć gra, dopisać hajsu i pokazać wam, jak to działo. A być może bymy i tak zrobili, co? Nie byłoby to głupie, nie? Także do zobaczenia za chwilkę, jakby damy więcej hajsu. Dobra, moi mili. Zmiana otoczenia. Szukałech, nie znadłech. I wlozłech na save'a, na którym żech trochę pograł, także... O, tu jest w czasie pracy, tu już idzie zrobić H i on jedzie. Tu jest nasz oryginalny traktor. Światła też są eno jedne. O, on akurat zjechał. Więc tego puszczymy, bo on tu skultywatorował pole. Tu już jest troszeczkę wyrośnięte, bo wsadził rzepak do zasiewu. Tutaj musi stać w rzepaku siewnik. Też ten są. Niestety nie pokazał wam tak. Obejrzycie się tak w pracy troszeczkę, bo tu idzie już przybliżać, oddalać kamela. Kamela, ja, kamera. Alkoholiku nie pij więcej. Tu już nie ma siatki, jak się go chyba krzywo ustawi, to on też krzywo pojedzie. Tak, i pracownik jedzie. I pobierał nam pieniądze. I chyba i za zasiew, i za ten, bo szukał, jak próbował, ale też nie idzie siewnika napełnić, więc trzeba po prostu opuścić i jechać. Tu już jest więcej, bo tam już była mapa, tu jest weter, tu są ceny. Jak widzicie, wszystkich czterech nasion, tu jest ile jest czego w zbiorniku. Ile diesla zużyto, jaki jest kapitał. Tu są znajdźki, flaszki. To jest wszystko. Mapa można powiększyć. I są 1, 2, 3 skupy. Dobra. Ja, Hafn, Mille i Brauerei, to są 3 skupy. K jest ten nasz pan, co tu pracował. A dobra, niech on się tu popracuje, bo on i tak chyba zaraz skończy. On ma 71%. Albo go odbieramy po ciemku, bo po ciemku, ale będzie widać coś, nie coś można. Jak to działo? A tak w ogóle nagrywał? I ja nagrywał. Nie wiem, czy mi przed nim nagrało. Bym nie zwrócił na to uwagi, ale chyba ja. Chyba dostał 80%. O. Teraz utrzymać prędkość do niego, żeby jechać. To jest już. On już teraz wysiadł, bo dojechał do końca. O, już go nie ma, inteligenta. Tu już jest osobnik w tym. Dobra, sprawdźmy się. Rzepak jest w
młynie najwyższą cena, tak jak było, czyli przejedziemy sobie do młyna. O, tu już auta jeżdżą, tu trzeba już dawać trochę pozór. Kamera z wewnątrz, o, troszeczkę też to takie kwadratowe jest, ale no... cóż możemy chcieć po... w zasadzie pierwszej, no można powiedzieć pełnej wersji, bo tu już było wspomaganie modami, no że mi się wydaje, że jeszcze był dodatek do tego, drugi. Już był chyba z dojczami i ją go nimą, jeżeli go znajda, to wam to jeszcze pokołża przy następnym. Aha, przy następny jedenastka już było pokazane, ale było na mapie pokazanej na dodatku, na profarm mapie, czyli by jeszcze wypadała jedenastka na oryginalnej mapie do pokazania. Startowo jak to wyglądało. I tu już jak żech przeglądał, to była opcja modyfikacji, czyli już było folder mody jest. Grze. Więc tu już szło mody robić i już na pewno były robione mody, więc to już była pierwsza taką wersja pełnoprawną, powiedzmy się, gry. Tu idzie ta droga w koło. Załączam mapa, żeby było widać. Tu ta latarnia, co jest, tak? Aha, no i oni mam teraz onego. Na, po lewej stronie, na mapie, po lewej stronie w rogu, tam jest taki wysepka, tam jest latarnia, na ta latarnia idzie wyjść do góry. To się tam może też przekopniemy. Tu będzie zaraz pierwszy skup, czyli mile, czyli młyn. Tam też jakoś latarnia jakaś świeci. Zobaczymy, czy się dał do niej podejść, czy na nią idzie wleść, bo to nie wiem. Być może też ja, to już nie pojedziemy tam na ten. I zasada kiprowania jest w sumie ta sama. Czyli mamy tak i kiprujemy, kamera się zmienia na taką. Także patrzymy, co się z przyczepą dzieje. Jak kipruje, jak było widać w sklepie. O, dopiero aż się opuści, tak. Teraz mamy przełączenie kamery i możemy jechać dalej. Dobra, lecimy w ta stronę, bo następne, co tu mamy jako punkt, to jest port. Wjedziemy tak na krótko przejechać, obejrzeć. Jak wiadomo, są my na wyspie. Tam jest jakoś latarnia, to ja się tam do niej... Aha, ona jest chyba tam na tym. To tam pójdzie podjechać pod dnia prawie. I tam jest jeszcze jeden punkt skupu i tu już są misje. O portach, port, tu stoi statek. Tu jest wysyp, tam stoi jakiś drugi kontenerowiec, takie trochę to kwadratowy. Są jakieś kontenery, takie ozdoby trochę, no. I to wszystko. Port w zasadzie utrzymany w tym samym stylu, co w pierwszym, czyli 2008, z tym, że tu jest, tam nie było, a tu jest otwarta brama, bo tam była flaszka, znajdźka w środku. I przejedziemy się teraz tu na prawo, w stronę miasta. Tu już jest to miasto Dorf. Dorf. Wieś, no tu to już jest troszeczkę większe. Tu już jest parę chałup więcej. Tu jest zaraz trzeci skup.
Tam jest jakiś kościół. O, i tu jest z tyłu trzeci skup. Zaraz się tam piechotką przyjdziemy. Tu trzeba z tyłu zajechać, tak, kipruje się i pasuje. Ja już nie mówię, co tam. Takie śmietniki, tu się flaszki oddaje, te co się znajdzie. Latarka i zróbmy się taki spacerek tu do góry. Aha, ta latarnia jest tam na wyspie, o tu się auto jedzie. O, tu są takie domki, to tak wygląda ciemne. Tu się jakieś światło świeci w domku. O, tu też, o, tak. Tu się zaś nic nie świeci, ogrodzony domek. O, tu jakoś skrzynka stoi po napojach. Podskakiwaniu nie ma, czyli nie idzie przeskoczyć przez płot jak nasz prezydent. Trzeba niestety robić. Tu jest kościół, to jest ten dzwon. Co tu widać na mapie? O, taki. Tak. Tu też zaś jakiś ogrodzony z takim podjazdem, fajnie. O, i tu jest znajdźka. Cak. Także z tego co pamiętam, co tam pisało, bo tam był w jednym miejscu punkt informacyjny, to jest 100 takich. Tu chyba też jest jedna. Jasne. No. Dobra, nie będziemy tu. Nie, tu nie idzie. Aha, ten kosz idzie przewrócić. Dobra. Ten tu sieje, widzicie, równo jedzie. Tak, 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 tak. O, tu mamy ten kosz, zaraz od domy. Plus 3%, czyli 3 flaszki mamy ze sobą. Jedziemy tam kawałek dalej, w tamta strona. Tam się podejdzie do tej latarni. Czy pójdzie na nią wyjść, bo szczerze wam powiem, nie wiem, czy Natala do tej latarni idzie wyjść, co tam jest na tym. Tu jest zaraz, przypuszczam, że to jest ono jedno jedyne miejsce do robienia misji, czyli tu jest taki, można powiedzieć, ogrodnik. No tu na tym już tego nie pokażę, ale... Tutaj był znaczek i tu idzie, o. Tu idzie misję. Odbierać, no trzeba mieć ciągnik z ładowaczem czołowym. Przejedźmy się teraz tam na brzeg i przejdźmy do tej latarni. Sprawdźmy, czy do tej latarni idzie wyjść, a jak nie, to się trzeba. Nie wiem, kajał tu dojada tędy. Aha, też tu no do jakiegoś onego. Do takiego domku, jak już tam był. No, że tu nie ma już znajdźki, o. Dobra, to nie będziemy kombinować. Spróbujmy ta latarnia zwiedzić.
Bo do tej drugiej już jest dosyć kawałek, więc nie będę tam do niej się wybierał. O, jasne. Statek tam płynie. A co, nie dam rady wleźć? Cicho doszły do niej. Tu jest jakaś chałupka, o. Też taką. Niejako tu mamy latarnia. Nie tak. Tu, o, też idzie wejść. Przez okno popatrzeć. Przez drugie okno popatrzeć. Przez trzecie okno popatrzeć. Czwarte. Piąte. O, i są my na wierchu latarni. No, tu się kręci. Także tam na ta latarnia też tak idzie wleść w dzień. E, tu nawet była flaszka. Wzięto tu nawet coś widać. O, tu już jest morze w ta strona. Tu są jakieś dwa statki. Aha, to jest port. Tam stoi jakiś nasz traktor. A tu jest morze, dobra, K jest wyjście, tu jest wyjście. Hop. Ach, dobra. No i to tak, takie mamy widoki. Dobrze by było, jakby było dzień, no. Nie umiał tam na tym, a tu tak wyszło, że jada po nocy. Będzie deszcz padał, no tu jest też do koszenia, także kosić można, co się chce, kaj się chce. Tu już jak było widać, jest możliwość koszenia trawy. No nie wiem, co z nią idzie zrobić, szczerze powiem. Tu jest jeszcze też rzepak do skoszenia. Dobrze wiedzieć. To jest mi to niepotrzebne i tu już jest, tak, tu już jest coś takiego jak skatepark. Nie w ta strona, w ta strona, tu jest sklep, to tu trzeba na pewno przewieźć te palety z onego, bo tu jest trigger do odbioru. Tam ten, jak się misja weźmie. Tu jest skatepark. To na łyżwo-rolce tu idzie pojeździć, czy deskorolce, czy czymkolwiek. O, są różne takie. Pach. Tu i zium i bum. Albo tu trzeba wleźć? Nie wiem. W każdym razie jest tu takie możliwość jakiejś. Aha, tu już jest i boisko. O, to nie wiedział. Do ręcznej, ale tu chyba nie ma bala, bo nie szło go i tak chycić. Kaj tu jest wyjście tu. Jest jedno boisko, tu jest drugie.
szatnia. O. To i, albo i nie to i. I to takie uroki tu już były, także tu już można było troszeczkę więcej podziałać. W drugiej odsłonie farminga, czyli to był Landwirtschaft Simulator, czy ja, to się jeszcze Landwirtschaft Simulator, to też było, dobra, że mnie było tak głośno, to też było jeszcze przez Astragon. Mapa już była bardziej większą już. Aha, pomału, tam jeszcze jest. Właśnie. Ale to już na piechotka zrobimy. Przelecimy jeszcze, bo teraz patrzę, że tam jest Fynd, czyli sklep. Jeszcze się tam przelecimy. O, takie... Takie też są uroki, że są takie pomosty w niektórych miejscach. Jako taki dodatek i pokażę wam jeszcze, jak wyglądał sklep. Czy ja tam mam kombajn pobliżu? Nie, kombajn jest niżej. To mi nic nie dał. Typować do żadnych miejsc się tu nie szło. Więc trzeba było wszędzie albo traktorem, albo na piechotką do zasuwać, albo dojeżdżać. O, mógłże się naszykować save'a w dzień i tu na tym i pokazywać, po prostu poustawiać sprzęty, ale jak było widać, no nie szło. Znaczy nie było widać, ale nie znał technika, jak dopisać tu kasy. Bo w XML-ach tego nie było, więc nie mam pojęcia, jak to zrobić. O, już za 7% doszło. Tak, taki sklepik, o. Niby warsztacik. Z tym, że ten warsztacik jest, no, stacjonarny, taki ten, no i triggerek. O, cak, już są w sklepie. Z miłą chęcią pokazałbym wam coś więcej z tych maszyn, no ale nie wiem, jak tu dopisać hajsu i no musiałbym jakiś save spróbować jakimś cudem hajsu dopisać i... I potem pokazać. Aha, F1 jest już chowanie hudów. Kombajn na drugim trzeba było jechać. A ja tam źle wjechał, dobra, on tu jest, jest koszul, o. I nie jedź za szybko, tempomat 2. Że były 3 prędkości na tempomacie, 1, 2, 3, tempomat został pod tymi klawiszami, z tym, że zmieniła się zasada już w tej chwili, bo na 1 jest przeważnie ujmowanie prędkości, na 2 dodawanie, a na 3 jest załączanie tempomatu, a tu były stałe prędkości na poszczególnych klawiszach i tak się to działo. Poszedłbym jeszcze tam do tej, ale to jest to samo, tamta latarnia,
inne widoki. Żeby to było w dzień, to by to może jakby da jeszcze dołoża ten dodatek, bo z tego co ja się orientuję, to tu był dodatek. On był niby jako Farming 2010, ale to był dodatek do tego, bo trzeba było mieć ta podstawa gry, żeby tamten dodatek chodził. To jak to znajdam jeszcze jakaś w moich tych wszystkich płytach, które są pozostawiane i dogrom to jeszcze na następny raz wejdziemy w to i po prostu pokażę na dodatku, wtedy postaram się, żeby to było w dzień i żeby było cośkolwiek lepiej widać. O, uciekł, bo skończył mu się rzepak, krzywo pojechał, tu wrócił się po tym na zewnątrz i wysiadł, także tak to wygląda. Dobra, moi mili, ja tu nie będę tego przeciągał, bo tu jest już dość chwila, przypuszczam, nagrania, więc szkoda takiego przeciągania na byle czym was tu. Także z mojej strony na dzień dzisiejszy to by było wszystko. Będziemy się widzieć w jakiejś kolejnej produkcji. Nie wiem jeszcze kiedy. To też będzie opublikowane jeszcze w tym tygodniu. Być może w piątek na Trzech Króli. W sobota będzie regularna seria. Także dzięki serdeczne za subskrybowanie, lajkowanie, oglądanie, komentowanie. I trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!